że też bym rozważał gdzieś w czołówce, ale przede wszystkim walka pomiędzy Splice a Origen o to ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o wejście na Mistrzostwa Świata. W tym sezonie prawdopodobnie się rozstrzygnie, bo tak jak pamiętamy, i na wiosnę to Origen zajęło drugie miejsce i mają dużo tych punktów, ale teraz, jeżeli Splice pokonałoby na przykład Fnatic, jeżeli udałoby im się zająć drugie miejsce, dużo tych punktów, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, na pewno by dostali. To by była dla Splice dobra wiadomość, Tomek, ale jeżeli chodzi o dobre wiadomości, które mamy dla was, drodzy widzowie, nie zobaczymy ani Kurkiego, ani Azira w tej grze, więc każdy z zawodników będzie musiał nieco bardziej pokombinować względem środkowych postaci. Splice na pewno będą rozważać Kianę, bo jak się okazuje, mają dwóch niesamowicie utalentowanych graczy na tej postaci. Jeżeli chodzi o Excel, myślę, że tu również jest kilka wyborów, które mogą być dla nich ważne. Yumi, potencjalnie jeden z nich, już wykluczony. O, szkoda, że Mystic jej nie dostanie w swoje ręce, ale nie zapominajmy, jest Rakan, jest Thresh, te jego sygnaturowe wybory. I teraz czy Excel zdecyduje się na wykluczenie Kiany, bo sugerowałbym chociażby tego czempiona. Rozważyłbym znalazł to. Się właśnie na liście wykluczeń. Splice Humanoid pokazywał się świetnie właśnie z Kianą w rękach, no ale Xerxes też mu nie odstępował kroku. Trener Excel, Dlim. Wcześniej występujący w NA, oczywiście związany chociażby z Clutch Gaming. To jest koleś, który ma trochę doświadczenia. Pytanie, jakie przeleje tutaj w Excel. W tym drafcie Splice rozpoczyna od Karmy, 9-14 to nadal jej przestrzeń dominacji, ale jest tutaj kilka silnych wyborów i przypomnijmy, że Jace oraz Talia już są dostępne, tylko Mordekaiser wykluczony. A, tego już nie widzimy od długiego czasu, jeżeli chodzi o dostępność w wyborze, ale Splice wybrało Karmę. Teraz Excel ma potencjalnie dwa bardzo silne wybory. Myślę tutaj na przykład o Sylasie dla Caedrella. Chciałeś go dla siebie przygarnąć po tym dobrym poprzednim tygodniu, ale jednak... Jeżeli wybierasz Niko, raczej tego Sylasa nie chcesz też zostawiać. To jest druga myśl, którą mam, że Sylas to jest jeden z najlepszych ultimate'ów dla niego do podkradnięcia. Jeżeli chodzi o tą Niko, więc tutaj Pop Blossom mogłoby być niesamowitym narzędziem. Jest Kiana, nie mam wątpliwości co do tego. A pomiędzy Xerxesem a Humanoidem tutaj każdy może z nich zagrać ją na najwyższym poziomie. Mm-hmm. I jeszcze wybrali Nautiliusa, więc do samego końca będą trzymać przeciwników w tej szachu, jeżeli chodzi o to. Bo mogą to flexować pomiędzy środkiem a dżunglą, więc Splice, podoba mi się ten draft. Norskeren dostał całkiem niezłego czempiona, który na przykład mógłby przeciwko Rakanowi działać. Czy Mystic wyciągnie polskiego Brauma? To byłoby... Albo swojego Tamkencha, za którego dostał już MVP. I też pamiętajmy, zero przegranych na Tamkenchu, jeżeli dobrze pamiętam. Ma Mystic? 100% winrate'u? Nie jestem pewien. Muszę to zweryfikować. Zaraz to zrobię. Tak czy owak, na pewno dużo komfortów w tym drafcie, bo widzę Nautilusa dla Norskerena, widzę Kianę czy dla Xerxesiego, czy dla Humanoida. Cajun na Jarvanie to również jest postać, na której bardzo często grywał. Więc myślę, że tutaj każda z drużyn po prostu postawiła na komforty. I sądzę, że ta Niko została wybrana z myślą o tym, żeby postawić ją przeciwko Karmie, ze względu na to, że postacie działają w miarę podobnie. Oczywiście nieco inne przedmioty, ale po prostu puszujesz alejkę i nie dajesz przeciwnikowi wykorzystać tego klepto, które dosyć często jest wybierane dla Karmy, jeżeli ma dobry matchup. No i ta Tristana, o której mówiliśmy dzisiaj w pre-show, wykluczona. Nie chcesz tego oddać przeciwnikowi na żadną z solowych alei. Tym bardziej, że całkiem nieźle Tristana działa przeciwko Kianie ze względu na jej zwiększony zasięg i po prostu możliwość wygrywania nawet wymian, jeżeli nie stoisz gdzieś obok ściany. Potwierdzam. Tamkench 2-0 dla Mystica, więc póki co jeszcze bez porażki. Wygrana na Splice byłaby, Tomek, czymś naprawdę, naprawdę imponującym. Gdyby ten Tamkench zachował 100% winrate przeciwko drużynie z drugiego miejsca, to by już coś oznaczało. Jeżeli zaś chodzi o ten draft, naprawdę sporo strzelców już zostaje pozbawieni, zawodnicy obu drużyn. Dlatego ostatnim banem będzie Aatrox, ale również pozbyli się Tristany, zawodnicy Splice, więc realnie to są dwa bany w solowej linii, ale jednym z nich jest Tristana. Również Jeskla po drodze oberwał, jednak Ezreal dostępny. Jak najbardziej, wydaje mi się, że tutaj Tamkench oraz Ezreal będzie w porządku linią. Potencjalnie Caitlyn mogłaby się pojawić. A to jest też coś, o czym myślę w perspektywie tego, że długi zasięg przeciwko chociażby tej Kianie będzie wartościowy. Na Karmę to jest również jakiś całkiem fajny bonus, ale Ezreal jest tym, w co ostatecznie idzie Excel. Teraz za to Splice może wybrać, myślę, Caitlyn, Varus, może Jinx? W sensie Kobe lubił zawsze troszeczkę poszaleć ze swoimi może wyborami. Może nawet Jin? Widzieliśmy Jin go ostatnio czymś... w Ultralidze, a też wzmacniany na przestrzeni kilku ostatnich aktualizacji, więc... Kobe oraz Jin dobrze się ze sobą współgrają, ale jednak... Zaskakująco normalnie, jak na Splice, szczerze, bo oni lubią delikatnie pokombinować na pozycji strzelca w ostatnim czasie, ale ta Sivir tutaj wydaje mi się, że najlepszy wybór możliwy.
Oj, to chyba będzie jednak Kiana dla Humanoida. To mogłyby chociażby sugerować te wykluczenia środkowe, ale dlatego teraz Xerxes dostanie w swoje ręce Sylasa. Niekoniecznie. To jest podwójny flex, Tomek. Tak naprawdę potrójny, bo ta karma może iść zarówno na środek, jak i na górną alejkę. Jeżeli chodzi o Sylasa, on może iść na wszystkie trzy. Kiana również, chociaż nie kojarzyłbym wizji trzeciego z tego typu postacią, więc zakładam, że pomiędzy Xerxes i Humanoidem ona gdzieś tam znajdzie miejsce. Jednak Splice utrzymuje trzy pozycje sflexowane. Tak trudno będzie na to zdraftować. Excel nie ma łatwego zadania przed sobą. Na szczęście tylko ostatni wybór ich czeka i to będzie midlaner w postaci Irelia. Mystikes tutaj podniósł ręce, bo zabezpieczył tego czempiona dla siebie i Excel też może teoretycznie poflexować pomiędzy midem a topem, ale prawdopodobnie ta Niko trafi po prostu przeciwko karmie i będziesz próbował utrzymać Irelię na Kianę. To będzie dwóch herosów walczących wręcz. Czy tak potencjalnie się skończy draft? Zastanawia mnie to bardzo, bo Tomek, Niko może iść pod AD, pamiętajmy o tym. Oczywiście delikatnie znerfiona pod tym względem, ale nadal mogłaby pójść na górną alejkę pod press the attack. Jeżeli chodzi o pozostałą czwórkę, zobacz, że tam jest całkiem silny zestaw czterech postaci, które mają narzędzia do ucieczki, narzędzia do inicjacji, mają tę super postać do teamfightów, jaką jest Irelia, no i tam Kench. Uwielbiam grać tam Kencha, kiedy chciałbym split pushować moją AD Niko, ponieważ tak szybko może się przenieść gdzieś na mapie ze swoim Abyssal Voyage. Jeżeli zaś chodzi o Splice. Humanoid. A jednak Sylasa w rękach Humanoida i zastanawiam się, jak to będzie działać, bo to jest jeszcze 9.14, więc ta tarcza magiczna jest już dostępna dla Sylasa, czy to jest 9.15? Wydaje mi się, że to jest 9.14. Więc postawienie Sylasa przeciwko Irelii teoretycznie nie jest jakieś bardzo użyteczne ze względu na to, że swoją tarczą nie jesteś w stanie zbyt wiele obrażeń zablokować. Irelia zdecydowanie więcej tego damage'a zadaje w postaci punktów AD. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Też uniknąłeś tego matchupu Kiana kontra Irelia. Tak, czy owak. Specjalnie coś, co może w jakiś sposób ograniczyć Kianę. Masz kilka potężnych ultimate'ów i pamiętajmy, że tutaj skalowanie jest bardzo ważne, a jeżeli chodzi o ultimate Niko, jestem po prostu wyśmienity dla Sylasa. Jeden z najlepszych w rozgrywce. Jeżeli chodzi o ultimate'y Ezreala, o ultimate'y Irelia, one będą zadawać mnóstwo obrażeń, ale nawet Jarvan, nie zapominajmy o tym, że Kataklizm ma całkiem niezłe skalowanie z AD, co oznacza, że będzie ono przekonwertowane na skalowanie AP. Humanoid ma tutaj spore możliwości, jeżeli chodzi o obrażenia. Podkładka nadal ultraligowa, bardzo doceniam, że reprezentuje nas do tej pory w LEC, ale mamy tutaj więcej reprezentantów, również po drugiej stronie Mystique. Nie mogę się doczekać, jak się pokaże w tej grze, więc zaczynajmy! Czy będą jakieś inwazje? Ostatnio widzieliśmy dosyć sporo ciekawych poziomów pierwszych i Xerxes, on był... Okej. A propos ciekawych rzeczy, przepraszam, że ci przerwę, Tomek, ale czy ty widzisz na runy Splice karma pod Aftershocka? Wydaje mi się, że one są pomieszane. Tak nie ma możliwości, żeby grali Sivir z Klepto, Nautilusa z Guardianem? Wydaje mi się, że runy są zamienione miejscami, bo... Tak. Rędzej z drugą drużyną, popatrz. Wydaje mi się, że... Nie, czekaj. W sensie, co tu się dzieje, Tomek? Czy Misty gra w Aftershocka na Rakanie? Wątpię, czy jest Real gra Fleet Footwork? Nie, to raczej Sivir gra Fleet Footwork. Wydaje mi się, że są zamienione miejscami z obu stron. Jarvan Conqueror... Kiana by wtedy grała Electrocuta, Phase Rush Irelia, Electrocute plus tak Sylas, to mam więcej sensu. Ale to co z górną aleją? Karma pod Conquerora. Man. I Niko pod Aftershocka? I don't know, nie wiem co tu się dzieje. Sądzę, że berlińska produkcja poprawi to dosyć szybko, ale... Czekamy na to, bo coś... Wydaje mi się, że... Albo inaczej, możliwe, że to jest takie ustawienie. To by mnie zdziwiło, Tomek. Oj, to by mnie zdziwiło także i to w naprawdę sporym stopniu, ale o tym się przekonamy. Na przestrzeni rozgrywki też możemy obserwować, jak dane czempiony wchodzą w interakcję właśnie ze swoimi runami, co na pewno nam nieco pomoże zweryfikować, czy rzeczywiście one... Czy Niko ma Glacial Augment? Musimy się dowiedzieć. Czy ma Conquerora lub Aftershocka? Z żadnych podanych run nie mamy tutaj. Nie ma Glacial Augment. Co się dzieje? Może to jest jakiś inny mecz? Naprawdę to wygląda dosyć zabawnie, ale... Rozgrywka nie ma Guardiana z tego, co widzę, więc tam już wiemy, że jest oszustwo. Przez chwilę powiem ci, że zobaczyłem tylko Sylasa z Phase Rushem i Sivir z Klepto. Jest... Tu jest Glacial Augment. Okay. Zobaczyłem tylko Sylasa z Phase Rushem i Sivir z Klepto i zacząłem już sobie wyobrażać scenariusze, z jakich te runy zostały wybrane, ale potem spojrzałem na resztę i mówię, nie, coś jest nie tak. To prawda, tak. Jeszcze Sivir z Klepto moglibyśmy w jakiś sposób o tym pomyśleć. Chodzi o to, że 2019 już tyle niespodzianek nam sprawił, że pierwsza moja myśl po wejściu do tego draftu była, okej,
Jakie są powody, dla których wybierasz Klepto na Sivirale? Co nas czeka w meczu G2, jeżeli już teraz się dzieją takie rzeczy, co? Ale okej, naprawili nam runy, więc przynajmniej tyle. Xerxes zmierza na topa, ale zobacz, że Caedridge w świetnej pozycji może pomóc Expectowi. To jest niezła sytuacja, potencjalnie dla XL, ale muszę uważać. I to będzie Xerxes z pierwszym zabójstwem, proszę bardzo. Świetny ruch, wykorzystanie root elementu, oczywiście wody, który prowokuje przeciwnika do pozostania w pozycji, w której został trafiony. I tutaj Splice wykorzystuje tą sytuację, ale teleportacja od Expecta. Chcą powalczyć o kraba, przynajmniej tyle dostaną zawodnicy XL. Ta linia i tak jest spuszczowana, więc Expect nie miał tak naprawdę dobrego miejsca, w które mógłby steleportować, więc postanowił pomóc Caedrillowi. To, co chciałbym zauważyć, Xerxes rozegrał to naprawdę dobrze mechanicznie. Pamiętajmy, że kiedy używasz E i w trakcie niego rzucisz również Q jako Qiyana, to jest gwarantowane trafienie, więc tutaj była pewność ze strony Xerxes'ego, że przeciwnik będzie unieruchomiony i Expect nie miał możliwości ucieczki, ponieważ szybkie podebranie kolejnego żywiołu i rzut tym dyskiem oznaczał śmierć. Popatrz, teraz spotykają się w dżungli, ale Humanoid jest szybszy na rotacji, chociaż z drugiej strony Expect także już schodził z górnej alei, więc tutaj... I to Caedrill zgarnął obóz na mapie. Udało mu się zesmajtować tego wilka, jeżeli się nie mylę. Lub po prostu dobić kombinację, więc Xerxes pierwszą krew może ma, ale delikatnie ogołocony z lasu, ponieważ górny krab wzięty, teraz Caedrill weźmie górną część lasu, weźmie te krugi prawdopodobnie, zrikoluje i pójdzie w dolną część lasu, co oznacza, że będzie mógł wziąć zarówno kraba, jak i grompa, wilki i wtedy ma rotację w raptory. Ta ścieżka zdecydowanie bardziej podoba mi się ze strony junglera XL. Więc pomimo tego zabójstwa wydaje się, że obydwa zespoły będą w miarę na równi, jeżeli chodzi o zasoby złota, no ale z drugiej strony pozbawiłeś przeciwnika teleportacji. Expect także nie ma błysku, więc musi się mieć na baczności, bo taki gang po prostu może być powtórzony. Karma odpala na ciebie łańcuch, flaszuje się do przodu i nie jesteś w stanie uciec. Zwłaszcza, że widz Jachi również ma Glacial Augment i myślę, że to już nie jest bug, to jest trend, który widzimy coraz częściej. Nie tylko na solo kolejce, widziałem w Chinach może? Czy nawet może Kolor tym grał w Ultralidze, nie pamiętam aż tak dobrze, ale za to Splice wykonuje ruchy na bocie, Mystic musi flaszować. Okej, okay, to jest użyty błysk ze strony Mystica. Nie powinien wchodzić tam w pojedynkę, tym bardziej, że Jeskla wracał do bazy. No możliwa jest oczywiście teleportacja, ale wydaje mi się, że tutaj Patryk nieco się zagalopował na teren niekoniecznie kontrolowany przez jego zespół i... Ale chciał powalczyć o kraba, Tomek, i ostatecznie tego kraba udało się wziąć, więc słona cena do zapłacenia. Jednak Caedrill nadal jest utrzymywany do przodu i to jest chyba dla XL najważniejsze, że kiedy ten Jarvan jest w dobrej sytuacji, być może będzie w stanie coś zdziałać, będziemy go obserwować. Wtedy stwierdzimy, czy się opłacało. Tym bardziej, że wybrałeś Jarvana ponad Sylasa, na którym tak dobrze ci szło w poprzednim tygodniu, więc tutaj sugeruje Caedrill, że czuje się bardziej komfortowo właśnie na tym księciu Demacji, ale są wymiany ze strony Splice, wykorzystują brak błysku ze strony samego Mysticesa i to Mystic całkiem nieźle. Rozpoczął chyba właśnie z healem, jeżeli się nie mylę, więc niedługo ten spellbook da mu możliwość użycia teleporta. Okej. Okay. Nie trzeba było długo. Czy bardzo? Nie trzeba było długo czekać, Tomek. Szósta minuta, natychmiast użyty tepek. Kiedy tylko jest dostępna zmiana Summonera, Mystic jej dokonuje, wraca na linię, więc w żaden sposób mnie to nie dziwi, co się tutaj wydarzyło. I ciekawy jestem, jak przebiegnie ta rozgrywka, bo XL, patrząc na ich kompozycję, nie jest zbyt wybuchowa. Będziesz raczej oscylował w okolicach 20 minuty, kiedy twój Ezreal, twoja Irelia zakupił pierwsze przedmioty. Znaczy Ezreal na dwóch itemach, Irelia na pierwszym, no i tylko tak. Gdzieś tam te Glacialej. To jest ten punkt mocy. Czy Miki tutaj ogra jeden na dwóch? Oj, nietrafiony ultimate. Nie, czekaj, to był ten ukradziony! Miki leci za Xerxes'em, to może być zabójstwo! Wow, jeden na czterech, ależ to było dobre! Wow, Miki tutaj się pofatygował w sytuacji 1 na 4, o zabójstwo i udało mu się. To było tak czysty, Tomek! Udało mu się znaleźć dwóch przeciwników z stunem, dzięki czemu miał dwa cele, do których mógł użyć Q, nastakował sobie pasyw i jeszcze potem trafia ultimate'a, flashuje za Xerxes'em i pozbawia go życia. Wow! Miał ogromną przewagę, jeżeli chodzi o laning phase, bo tam... A nie miał tego many, popatrz. Nie no, to było naprawdę dobre. W sensie... Uniknięcie ultimate'u Humanoida, to było po prostu piękne. 1 na 4, jeszcze Kobe flashnął w to, żeby uratować swojego junglera, czego nie udało się zrobić, więc dwa błyski. Ultimate kupił Miki kosztem własnego błysku ultimate'a, a i tak udało mu się zgarnąć zabójstwo. Jasne, złoto za asysty trafiło w ręce zawodników Splice, ale to XL ma przewagę złota na całej mapie, no bo Jeskla z Klepto ma lepszą sytuację. Na środku również Miki jest bardzo do przodu i w lesie, pamiętajmy, Caedrill ma przewagę tych kilku obozów, cały czas trzyma dobre ścieżki. Dolny krab również prawdopodobnie będzie należał do niego.
Excel. Zresztą popatrz na rozkład złota. 600 sztuk złota dla Mikiego więcej i uwielbiam rozkładać takie sytuacje na czynniki pierwsze, bo tutaj było tyle tych mikrointerakcji pomiędzy przeciwnikiem a Mikim, który trafił podwójnego stuna, nastakował, tak jak powiedziałeś, swoją pasywę, do tego jeszcze Conqueror, następnie zdodżował Ultimate, błysk i tak dalej, można by rozbić to naprawdę na kilka czynników, które pozwoliły mu w sytuacji 1 na 4 wyeliminować rywala, więc szykuje nam się całkiem niezły mecz, pomimo tego, że Splice wygrywa w zabójstwach, to Excel aktualnie dzierży przewagę w złocie. Okej, jest na równo, ale i tak wychodzą całkiem nieźle. Delikatna przewaga gdzieś tam od minuty czy od dwóch minut mają te 100-200 sztuk złota. Teraz się to na chwilę wyrównało, ale zaraz może się ten stan zmienić. Jeżeli chodzi o Mikiego, chciałbym troszeczkę więcej porozmawiać o tym zawodniku. A to jest gracz, którego historia względem koreańskiej sceny sięga całkiem dalekich czasów, bo gdzieś tam 2015, czegoś takiego. Gdzieś tam w tych debiutanckich splitach a chociażby reprezentował Rebels Anarchy, taki zespół, który bardzo szybko się z LCK pożegnał. W każdym razie gdzieś tam w tych debiutanckich splitach Miki dał się poznać jako midlaner, który w swoich dobrych grach jest w stanie ograć Fakera. To był koleś, który naprawdę wdarł się do koreańskich rozgrywek niesamowitym impetem, ale miał też gry, w których bywał fatalny. I również widzieliśmy to w Europie, że nie szło mu zawsze jakoś idealnie, ale w niektórych sytuacjach jest po prostu bardzo, bardzo groźny i to była jedna z nich. I popatrz, teraz będzie wejście ze strony Humanoida, ale on nie chciał podjąć tej wymiany, bo musi użyć błysku defensywnie. Expect z kolejnym zejściem i pomimo tego, że dosyć często pojawia się w okolicach czy to rzeki, czy to środkowej alei, całkiem nieźle trzyma się w minionach, tym bardziej, że teraz rozbije się o jego wieżę ta nadchodząca fala. I tak jak powiedziałeś, Miki, on jest tym zawodnikiem dosyć polarnym, bo albo ma super rozgrywki i wznosi swój zespół na wyżyny, albo ciągnie go ze sobą na dno. Okej, będziemy testować za to, czy jest w stanie w tym momencie z tego dna wyjść. Zagrana Ultimate Kiana, ale nie trafia, Miki to okrywa. Jest tutaj również Mystic, czy uratuje swojego midlanera. Zjedzony, ale chyba się nie uda, jednak jest zabójstwo i jeszcze go leczy Triumf. To jest niesamowite, czy Mikiemu uda się tutaj przeżyć. Kolejne zabójstwo, wow! Ten midlaner daje nam niesamowity popis wraz z Patrykiem. Przecież to było niesamowite, Mystikes w akcji dwójkowej z Jak Mikim. To się stało? Przed chwilą 1 na 4, teraz 2 na 3 i double kill dla Excel, proszę państwa. Conqueror, Time Warp, Tonic i Triumph uratowały Mikiego w sytuacji na tyle, żeby znaleźli dwa zabójstwa przeciwko Splice Excel. Ten early game naprawdę mi się podoba i zobacz, natychmiast idą w kierunku Heralda. I powiem ci tak, Tomek, już przytaczałem kiedyś tę ciekawostkę, ale Miki przez koreańskich fanów miał doprawiony taki pseudonim, który na polski przetłumaczylibyśmy jako rzut monetą. W tym momencie, nie wiem, która strona upadła, ale na pewno to jest ta lepsza. Jak to się stało, że tutaj po wypuszczeniu z brzuszka od razu zabójstwo, dwa creepy dla dodatkowych punktów zdrowia i jeszcze autoataki plus Conqueror? Przed chwilą mówiłem o tej sytuacji, w której zestunował dwóch przeciwników. Tutaj jest jeszcze więcej czynników, które po stronie Mikiego pozwoliły mu zagrać na takie świetne, na takiego świetnego dubla. Casualowe, 110 creepów w 11 minucie, 2-1-1, ogrywa dwukrotnie, raz dwóch, czy 1 na 3 i raz 1 na 4. To jest najlepsze oblicze Mikiego, jakie widzieliśmy w Europie, tak mi się wydaje, chociaż ten Korki również nie był najgorszy. I to jest jedne z lepszych oblicz Excel, jakie widzieliśmy na przestrzeni tych dwóch ostatnich sezonów. Bo kolejny dobry early game. W sensie, od jakiejś połowy splitu w tej statystyce zakładam, że mogą być jakieś drudzy po G2. Gdybyśmy spojrzeli na statystyki do 15, Excel naprawdę jest jedną z najlepszych drużyn w LEC i no, nie można się nie zastanawiać, co by było gdyby może wcześniej ten skład występował. Jeszcze jeden tydzień potrzebują, no ale nie. Ej, jest szansa tak naprawdę. Oni są tylko jedno zwycięstwo od dogonienia Rogue. Ale mają bardzo trudną rozpiskę. To prawda. O przeciwników. Z drugiej strony Splice miał być tym pierwszym trudnym przeciwnikiem. Na razie to oni znaleźli trudnego przeciwnika. Nie wykluczajmy oczywiście tej kompozycji. Sylas, Kiana, Sivir to są na pewno postacie, które mogą bardzo mocno uprzykrzeć przeciwnikom życie. Zresztą w tym momencie robią. Popatrz na kas teleportacją. To jest karma. Ale Kaedryl zaraz ją znajdzie i co zrobi Patryk? On ma błysk, więc chyba z tego wszystkiego wyjdzie, chociaż jest tu humanoid. Mystic i musi uciekać Mystic, ale ma błysk i te łańcuchy nie trafiają. Z całej sytuacji wychodzi cało Tamkench jednak. Wykorzystanie błysku, ale z drugiej strony teleportacja, chociaż Splice przejmie tego smoka bez żadnej odpowiedzi od Excel. Okej, realnie jest to teleportacja ze strony Splice oraz smok za błysk od Mystica? Ale w międzyczasie tracisz presję na topie, tracisz kilka fal na topie, na midzie również Miki mógł przez chwilę podpuszować, co oznacza, że Humanoid musiał tam wrócić. To będzie również plate.
Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Splice się to zagranie tak do końca nie opłacało, zwłaszcza, że zobacz, teraz jeszcze atakują nam idzie Humanoid w strafach, nie ma błysku, ale ma towarzysza broni, Wizichanchi spowalnia przeciwników. Mystikas nadal może pożyć swojego leśnika, ale znowu opóźniłeś Wizichanchiego, on nie uda się na górną aleję tak szybko, jakby chciał. I te plejty... Wcześniej podjęty Herald w tym momencie może zostać gdzieś wykorzystany przez Cadrela. Nadal masz minutę, żeby te plejty zabezpieczyć na swoje konto. Zresztą mówimy o smoku, który w momencie, w którym nie przyciskasz na rywali, nie jest aż tak użyteczny, bo to jest smok zadający, zwiększający twoje obrażenia do struktur i jeżeli to Excel naciska na twoje wieże... Co robi, jak widać, w najlepsze w tym momencie przez Mikiego? Popatrz, 1600 sztuk złota na środku. I wiesz, to nie jest tak, że to są w cudzysłowie martwe sztuki złota. To są bardzo, bardzo żywe sztuki złota, bo Miki co chwila i używa swoje jeszcze więcej. Herald na środku. To będzie pierwsza cegła, Tomek, bo tutaj realnie te trzy plejty mogą bardzo prędko upaść. Zobacz, pojawi się jeszcze Mystic, jest dość niedaleko i Jeskla ubezpiecza całą sytuację. Będzie po prostu cegła pierwsza. Prawie się udało tym tą jedną szarżą całą wieżę zniszczyć, ale jednak dokończył Herald swoją robotę. I Jeskla wygląda jak drużyna, która wie, co chce zrobić na mapie, świetnie się po niej poruszają, tempo jest nakładane, kiedy muszą oddać jakiś obiekt na mapie, atakują po drugiej stronie. Mega mi się podoba, co prezentuje brytyjska organizacja. Wiedzą, co chcą od życia, Expect troszeczkę złapany chyba w sklepie. Musi uważać, bo złapany na feather to może oznaczać celowe zabójstwo. Oj, to byłby ogromny błąd ze strony Koreańczyka. Wydaje mi się, że... sądzę, że ty znasz zdecydowanie lepiej możliwości karmy, jeżeli chodzi o górną aleję, jako koneser, ale... Ja nawet nie drgnąłem, bo wydawało mi się, że Expect wraz z błyskiem, wraz z ultimate'em będzie wchodził agresywnie. Popatrz, jednak Wizichanchi go wysadził, ale to będzie zabójstwo w odpowiedzi dla Cadrela, bo złapał jeszcze przeciwnika w obrębie zasięgu wieży i jeden za jednego. Ale obydwaj top lanerzy nie mają swoich teleportacji. I Expect troszeczkę przesadził. Wydaje mi się, że może mógł jeszcze chwilę poczekać, gdyby Cadrel był nieco bliżej. A tak, na pewno tarcza się jeszcze nie odpaliła z Poblossom. Tak czy owak, jeden za jednego to nie jest najgorsze, co mogło wydarzyć się na tej górnej części mapy. Zabójstwo teoretycznie trafiło do twojego przeciwnika, więc w bezpośrednim pojedynku 1 na 1 będziesz o te 300 sztuk złota szczuplejszy, ale... I zastanawiam się, czy można to było... No tak, myślę, że można to było zagrać lepiej. Poczekać jeszcze może chwileczkę na Cadrela, coś takiego. To prawdopodobnie ułatwiło całą sytuację, ale nadal wieża zniszczona przez Excel, przeciwnicy nie odpowiedzieli. I teraz patrzę na przedmioty. Expect zbliża się do drugiego związanego z Glacial Augment. Miki ma już Trinity Foresight Yamat. Ezreal również bliski Iceborne Gauntleta. Excel będzie gotowy do walki za jakieś 2-3 minuty, Tomeka. Splice nawet nie jest blisko w tej przestrzeni. Mystic po raz kolejny wyłapywany. Ma dostępny Exos oraz Ghost, ale nie wiem, czy to mu wiele pomoże, chociaż jest w miarę wytrzymały i znowu ucieknie. Kobe oddaje obrażenia. Jeskla chce się wymieniać jeden za jednego, ale musi użyć błysku defensywnie. Te obrażenia od Sivir, jeżeli trafisz bumerangiem, są naprawdę horrendalne. I Splice chyba wychodzi z całej sytuacji nieco lepiej. Chociaż znowu karma na dole. Ale ten Tamkench na goście zasuwał. Po prostu zmykał stamtąd po sumowemu. Udało się. Ostatecznie nic złego ci nie dzieje, a Splice ciągle używa zasobów gdzieś tam w okolicach dolnej części mapy. To nie jest pierwszy raz, kiedy to widzimy. Chcą władować złoto w Kobego, jedno zabójstwo plus całkiem niezła farma. To jest dobra sytuacja, ale straciłeś już dwie struktury na pozostałych częściach mapy i może trzeba zacząć rewidować ten plan, jakim jest babysitowanie Sivir, bo no póki co nie wychopane on najlepiej. I przed chwilą rzucaliśmy okiem na ekwipunki. I oczywiście wiemy, jakie przedmioty się znajdują, ale nie wiem, czy do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jaką moc dają jego użytkownikom, bo Ezreal na dwóch przedmiotach, na poziomie 10, kiedy masz Transcendence, to jesteś niezwykle silny. 45% CDR-a, raz za razem twoje Q ma w zasadzie 1,5 sekundy cooldowna, bo jeżeli jest maksowane. Oczywiście, jeżeli trafisz. I do tego masz Irelię, która ma Tiamat, ma moc trójcy. Tak jak powiedziałeś, Expect zaraz drugi przedmiot pod Glaciala. Błysk od Cadrela, ale chyba wyjdzie z tego cało. Excel realnie nie ma 3000 sztuk złota przewagi, tylko nieco więcej, jeżeli chodzi o aktualną moc na całej mapie. Ta przewaga w złocie oczywiście wynosi tyle, ale będzie dużo bardziej... Będzie spotęgowana przez przedmioty i punkty mocy, jakimi dysponują. Chodzi o to, że te 3000 dla Ezreala to jest więcej niż 3000 dla Varusa, bo po prostu Ezreal tak dobrze wykorzystuje te 3000. No to tak, i tam masz ten sztuczny mnożnik w głowie, jak dobrze postać może wykorzystać to złoto. Mhm. I w tym wypadku Excel po prostu będzie wykorzystywać je świetnie. Wydaje mi się, że będą szukać walki, tylko pytanie, gdzie ją mogą znaleźć, bo dwie wieże już wzięte, oblężenie też nie będzie najłatwiejsze z tą Irelią, więc może dookoła smoka, bo ten niedługo się pojawi. Może nawet wczesny Nashor byłby czymś, co by mogli rozważyć, tylko biorąc pod uwagę te postaci, nie będzie on najłatwiejszy.
Tym bardziej, że przeciwnicy są w stanie powalczyć na naszorze. Masz Karmę, masz do tego Sivir. Kiana. Sylas coś podejdzie, podbierze. No i właśnie, Kiana, do której zmierzałem z całą konkluzją, ona rzuci ultimate'a i po prostu ogłuszy 3-4 przeciwników. Do tego całkiem fajna interakcja wraz z ultimate'em Jarvana. Możesz rzucić to w jego kataklizm i to on też działa jako ściana. Więc tutaj, jeżeli Splice, jeżeli Humanoid podbierze przeciwnikowi właśnie kataklizm za pomocą swojego abduct, to jesteś w stanie zrobić tą kombinację. Taki mini Gnar kataklizm. W sensie chodzi o to, że też pamiętaj, że Cajal też swojego kataklizmu użyje, więc istnieje teamfight, w którym masz dużo ścian, których będziesz mógł użyć. Humanoid może być zaraz w tarapatach. Już widzi Cajala, ale nie wiem, czy uda mu się umknąć. Okej, jest teleportacja, ale też dostępny błysk dla Humanoida i właśnie na niego się zdecydował, ale... To było leniwe. Expect znalazł się i tak w okolicach smoka, który zaraz się pojawi. W zasadzie już został przejęty, ale za to możesz zabrać tą wieżę na dolnej części mapy. Oddał też ultimate'a Humanoidowi, którego na pewno oddawać by nie chciał. Mm-hmm. Splice nie jest w najgorszej pozycji tutaj, ale XL również zgrupowane będzie na pewno silne w perspektywie tych punktów mocy, które przed chwilą nakreślaliśmy. Mystic musi uważać, ojojoj, dał się wyłapać. Ale ma błysk, więc wydaje mi się, że tutaj ściana i zaraz za ścianą się znajdzie. Do tego jeszcze Blast Cone na wszelki wypadek. Po raz kolejny Mystic jest wyłapywany, ale znowu uchodzi z życiem. To jest trzecia czy czwarta sytuacja. Takie życie tam kęcza trochę. Pamiętajmy, że jest to postać, która często będzie znajdować się w takich sytuacjach. Może nazbyt często Mystic się znajduje. No, z tym się nie mogę nie zgodzić, ale mimo wszystko, jeżeli masz 1-0-1 ostatecznie, te błędy nie zostały jakoś dramatycznie pokarane. Też ciekawy wybór, jeżeli chodzi o obuwie dla Mystica, bo tutaj zdecydował się na Swiftnessy, które zmniejszają durację wszelkich efektów spowolnienia, a tych jest całkiem sporo, jeżeli popatrzymy na drużynę przeciwną. Przede wszystkim ta karma i myślę łańcuchy od Celasa, one sprawiają, że dużo łatwiej będzie umknąć od tych umiejętności. Xerxi pozbywa się kraba w ciągu ułamka sekundy, mgnienia oka. Cieszy mnie to, że Splice nie walczyło o tego smoka, Tomek, bo wydaje mi się, że to, co widujemy bardzo często w Chinach czy w Korei również, to są walki o smoka w takich okolicznościach, gdzie właśnie jest ten Ezreal na dwóch itemach, ta Irelia z Trinity Force'em, a ty miałeś jeszcze Sivir, która wtedy nie miała Rapid Fire'a, dopiero gdzieś tam jego komponenty. Sylas wtedy też nie miał tej pałki, miał tylko Sorki i Protobelta. I ja bardzo często w Chinach czy w Korei widuję walki o tego typu obiektywy, gdzie drużyna niebieska naturalnie przegrywa taką walkę i drużyna czerwona jest do końca gry już do przodu. Tutaj Splice nie popełnił błędu, jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że to byłoby nierozsądne. Biorąc pod uwagę, że Splice często był określany tą drużyną, która gra w nudny sposób, przeciąga rozgrywki, sądzę, że oni wiele razy znajdowali się właśnie w takich sytuacjach, w których no, do 20 minuty nie do końca przeważają nad rywalem, więc są w stanie odpowiedzieć inteligentnymi zagraniami właśnie, nie podejmując walki, kiedy nie muszą. I popatrz, oni cały czas trzymają się tej struktury, a XL nadal próbuje zniszczyć tą ostatnią wieżę zewnętrzną właśnie na dolnej części mapy. I te dystansowe creepy powoli ją obijają, ale nadchodzi Jeskla. Wystarczy, że rzuci W i dorzuci tam autoatak. Zakładam, że to będzie upadek tej wieży. Zresztą Splice, widząc tylu przeciwników, po prostu cofnął do bazy. Ale to jest również, zakładam, moment, w którym Splice może delikatnie wysunąć się na mapie i pójść spróbować gdzieś postawić wizję w górnej części mapy przeciwnika. Skoro rywal zainwestował dużo kontrolnych totemów w dole, skoro było tam kilku graczy, warto jest wejść do tego górnego lasu i zapewnić sobie chociaż minimalną wizję, tak że po tej 20 minucie, bo oczywiście mamy już 21, ten nasze nie będzie łatwym kąskiem dla XL. Na pewno byłoby to mile widziane, bo XL teraz będzie samo iść w okolice Leża Barona, żeby tam postawić totemy wizji, które zapewnią im prawdopodobnie możliwość podjęcia tego. I to jest fajne, że w momencie, w którym XL otworzyło całą mapę, zabezpieczając każdą z zewnętrznych struktur, przechodzą w stronę Barona i wydaje mi się, że tutaj właśnie na dolną część mapy zostałby wysłany Miki czy Expect. Na nich trudno się splitpushuje. Przede wszystkim myślę tutaj o Irelii, która wydaje mi się, że w tym momencie nie ma żadnego godnego rywala. Na pewno nikt nie chciałby się na nią pojedynkować. To jest pewne, Tomek. Irelia jest przepotężna. Humanoid podbiera Ultimate Jarvana. To nie jest chyba najlepszy z tych, które ma dostępne, biorąc pod uwagę Niko. Musi uważać za to, bo Jarvan również chciał go dotknąć własnym. XL zapewnił sobie naprawdę konkretną wizję w tej górnej części mapy przeciwnika. Zobacz, że jest kilka tych kontrolnych wardów, dwa nawet w jednym krzaku dla pewności. Tylko kto zatrzyma wizję Czaczego, bo widać, że XL bardzo chce podjąć tego Barona, aż 5 zawodników. Pytanie, czy ktoś musi, bo ja widzę Karmę, która nie ma dużo siły puszowania. Dokładnie, to będzie prawdopodobnie po prostu kupienie TPK. Może nawet będą kończyć, pamiętaj, że mają Mountain Drake'a.
Jest teleportacja zagrywana, ale dosyć daleko, chociaż ten ultimate od Kiany bardzo skuteczny. Odwracają zawodnicy XL, jest zagrywany ultimate Norskeren. Zamienił się w złoto, ale Expect do przodu ze swoim ultimate'em. Humanoid gdzieś tam na plecach próbuje wylimnąć Jeskla, ale Mystikes go pożarł i nadal żyje strzelec ze strony XL. To będzie 4-0, Kobe tylko przy życiu ze strony Splice i XL wychodzi z całą walką drużynową na własne konto. Czysta akcja ze strony XL, Tomek, tutaj nie było co zbierać po Splice, dobre wejście ze strony Expecta, również trzeba pochwalić Mikiego, Mystika, Jeskle, przede wszystkim całą piątkę, bo to był koherentny teamfight i ta spójna walka ostatecznie przyniesie im zwycięstwo oraz Nashora, bo 5000 przewagi to nie w kit dmuchał. Wow, i to dopiero początek tego Baron Powerplaya, z którego już wyciągnęli 1500 sztuk złota. Ultimate od Xerxiego trafił raptem jedną osobę, ten Norskerena też nie był za dobry. I Humanoid. Tutaj... W teorii flankuje, ale realnie nie zrobił nic przez cały teamfight. Okej, obił Jeskle tym Kingslayerem oraz Erko, ale realnie bardzo słaba flanka ze strony Marka, podczas gdy reszta drużyny została anihilowana przez Mikiego. Mm-hmm. Świetnie tutaj Kaydrel wszedł ze swoim błyskiem agresywnie, zagrał kataklizm, następnie wyszedł, żeby przeciwnicy nie mogli podejść i w żaden sposób zadawać obrażeń. Popatrz na obrażenia ze strony Jeskli, prawie 3000 w tej walce. I trochę zastanawiam się... Co ma robić? To są te punkty mocy. I też co ma robić kompozycja Splice, bo widzę Karmę, widzę Kianę, widzę postaci, które są miękkie i trochę utility. Jasne, Kiana jest asasynem, ale w takich teamfightach raczej chodzi o dobrego ultimate'a, może jakieś fajne Q, które spowolni przeciwników, czy wyłapi ich. Chachi miałby niby pomagać drużynie tymi tarczami, ale to też się nie dzieje do końca. Ja też widzę problem taki, że jeżeli jako asasyn nie będziesz miał najbardziej skutecznego początkowego etapu rozgrywki, to potem trudno jest ci wrócić i tutaj zdecydowanie lepiej by było, gdybyś miał takiego Jarvana, który wzmocniony tarczą wytrzyma więcej, zada więcej obrażeń. Kiana może po prostu się rozpłynąć, jeżeli nie zada tych kluczowych obrażeń. Ten ultimate od Tamkencha, który przed chwilą widzieliśmy, nie był jakiś super, ale też coś wiele go nie kosztował. Kupił Supreme Display of Time. Zakładam, że to jest wystarczająca cena. Expect uda się na topa, żeby powstrzymać Humanoida. Oczywiście pamiętajmy, że Splice ma 3 teleportacje, rywale również. I biorąc pod uwagę te 3 tepeki dla XL, chciałbym zobaczyć je wykorzystane, czyli 2 split pusherów. W tym momencie ten scenariusz się spełnia, Miki na bocie, ale będzie rotował do środka, ponieważ wieża już upadła i należy zająć się tą tier 2 na midzie. Jak mocno naciśnie XL, bo kiedy widzimy te początkowe barony w okolicach właśnie 20-24 minuty, to zazwyczaj wykluczenie, zniszczenie struktur drugiego poziomu jest wystarczające. Podejście pod inhibitory też jest spoko. Na pewno nie myślisz o zakończeniu rozgrywki, ale wydaje mi się, że Excel mocno naciska. Wydaje mi się, że inhib to będzie ta cena, którą chcieliby zyskać. Zobacz, jest teleportacja od Expecta. On będzie tutaj groził. Zresztą inicjacja ze strony Kaydrela nie aż taka silna, ale on the hand spalony, Miki musi uważać. Okej, okay, będzie wejście od Splice, ale jednak niezbyt przekonujące. Chyba nie chcą pociągnąć za spust do końca. Oczywiście odstraszyli swoich rywali od tej wieży, ale Excel znowu rozciąga swoich zawodników po całej mapie. Teleportacja od Mikiego wykorzystana i to chyba nie jest sposób, w jaki chciałbyś zobaczyć. Ale przedmioty, które zakupił, są niesamowicie ważne. Zobacz, że to jest Guardian Angel i zegarek. To są możliwości dwukrotnego oszukania śmierci, że tak to określę. Miki jest nastawiony na zanurkowanie, takie mam wrażenie. Chyba przygotowuje się na jakąś walkę i mówiąc o walce, Kaydrel wchodzi daleko, ale zostanie od razu wyeliminowany. Norskeren w odpowiedzi także upadnie. Świetny Mystic Shot i popatrz, biegnie Miki, szuka Xerxiego, zaraz zostanie wyeliminowany, ale jest ten Guardian Angel i Mystic, ten błysk nie był potrzebny. Zostałeś wyeliminowany, ale i tak triple kill dla strzelca ze strony XL i na pewno brytyjska organizacja w tym momencie pokusi się o kolejną strukturę przeciwnika, co zrobi Splice, bo Xerxi i Humanoid nadal przy życiu, ale muszą oddać ten inhibitor. Nie jest to do końca czysta walka, ale ostatecznie najbardziej liczy się jej wynik, a jest nim wzięcie inhibitora i pamiętasz, co powiedziałem dosłownie kilka sekund temu? A XL wyglądało, jakby naprawdę tego inhiba chciało. Co więcej, Miki stracił Guardian Angela, ale pamiętajmy, że on się niedługo odnowi, a zegarek nie został przełamany, więc ta pieczęć może mu niesamowicie pomóc przy okazji następnej walki. Zobaczmy to jeszcze raz, bo ta inicjacja była naprawdę zgrabna. Miki piękny stąd w Xerxiego i zobacz też, jak fajnie uniknie jego ultimate'a. Jest w stanie zadać mu sporo obrażeń, również spowalnia 3 przeciwników w tym kataklizmie, ale ostatecznie to Jeskla jest tutaj najważniejszy, bo to jego pozycja pozwala na zadanie ogromnej ilości obrażeń. Jeżeli Ezreal rozpędzi się na początkowym etapie rozgrywki, to naprawdę trudno okiełznać tą bestię w środkowym etapie rozgrywki. I mówiąc o obrażeniach, to najwięcej ich zadał Miki, ale wszystkie eliminacje wykończył jednak Jeskla i widać, że tych dwóch zawodników gra pierwsze skrzypce dla XL. Tak jak powiedziałeś, niedostępny jest ten Guardian Angel dla Mikiego, ale w okolicach Barona on powinien już się pojawić i wtedy XL znowu będzie chciało walczyć. Zegarek nadal w jego ekwipunku, popatrz jakby na przedmiot. Te zegary, mają 3 zegary, realnie to pozwala im forsowanie teamfightu raz za razem. Do tego jeszcze tam Kencha.
I super miniony, które będą nadchodzić na pocie. Realnie wydaje mi się, że Excel nie potrzebuje nawet kolejnego Nashora, żeby wygrać tę grę, aczkolwiek oczywiście będzie to jeden z ich głównych celów. W tym momencie trzymałbym środkową oraz górną aleję podepchane jak najgłębiej i czekałbym, aż te miniony na bocie zaczną robić swoją robotę i wtedy zaczynasz naciskać, bo karma, nie oszukujmy się, ona jest dość słaba. Tak naprawdę wszystko będzie opierało się o Kobego, on ma trzy itemy, już niejednokrotnie ratował swoją drużynę z opałów. Teraz... No na pewno na dolny wąwóz nie wyślesz Kobego, bo to jest jedyny zawodnik z teleportacją, a nie chcesz, żeby twój AD carry split pushował. Nie oszukujmy się, w sytuacji 1 na 1 prawdopodobnie Sylas czy Karma wygraliby ten pojedynek, chociaż w tym momencie Iskla jest bardzo silny, ale Excel nie będzie szukał rozwidlonego nacierania. Oni chcą przejąć wizję w górnej części mapy przeciwnika, następnie podejść pod tego Barona, który za około 30 sekund znowu pojawi się na Summoner's Rift. Poczekamy na Nashora, ale myślę, że tutaj Excel ma inne sposoby, na przykład Tamkencha. To było ładne przerwanie kombinacji ze strony Norskerena, bo złapał Jarvana w środku swojego combo, no ale zaraz za ścianą stał Mystikes, który swoją drogą ma smite'a, pomoże Kaydrillowi przy potencjalnym Baronie. Słusznie, myślę, że tutaj potencjał na Bersie jest bardzo, bardzo duży. Zobacz na Mikiego, on się naprawdę czuje swobodnie na tej górnej alejce, ale może nawet nazbyt swobodnie. No delikatnie przesadził, Excel zajmie się strukturami, kolejna wieża upada, Tomek. Inhibitor otwarty i dwie tier trójki, które również są wystawione na ostrzał. Excel zakładam, że teraz pójdzie na Nashora i z nim ta gra powinna być już łatwa do zakończenia. Jednak Splice jest tak często w tego typu sytuacjach i tak często wychodzi z nich pozytywnie. Tak często nie mają, nie wiem, trzech inhibitorów i dwóch turetów nexusowych, a i tak jakimś turem wygrywają, więc nie możemy ich jeszcze wykluczyć z tej gry. Mhm. Tobe za 160 milionów będzie miał ten bardzo ważny punkt 500 dla każdej Sivir, ale i tak już w tym momencie ma trzy niezwykle silne przedmioty i Sivir w walkach drużynowych może być niezwykle silna, no ale z drugiej strony Excel, to oni kontrolują całą rozgrywkę. 8000 sztuk złota przewagi. Jeszcze te punkty mocy nadal są mniej więcej po ich stronie, więc ten Baron będzie kluczowy dla przebiegu tej rozgrywki. Jeżeli uda się go zabezpieczyć Excel, prawdopodobnie Brytyjczycy powinni wyjść tutaj zwycięsko, no ale Splice nie chce go tak łatwo oddać. Kobe, teleportacja na dole. Musi wyczyścić tą falę minionów, ale nie dołączyć. Ale zobacz, jak szybko upada ten Nashor i te Mystic Shoty sprawiało wrażenie, jakby Exceli jeszcze go nie rozpoczęło, ale on już oczywiście jest naprawdę na dobre poskromiony i znowu Splice nawet nie podejdzie. Proszę bardzo, wcześniej bez walki, bo czterech zawodników Splice był martwych, teraz bez walki, bo Splice po prostu nie podchodzi i przez ostatnie tygodnie Fnatic wyglądało słabo. Teraz Splice wygląda słabo w tej rozgrywce. Czy topowe drużyny nagle zaczną się sypać? Znaczy nie topowe. Topowe poza G2. Tak bym to określił. Okay. G2 ostatnio wygląda lepiej niż kiedykolwiek. I to prawda. Splice to na pewno nie jest ich dobra gra, ale szczerze, Tomek, nie wiem, na ile to jest brak zdolności Splice, a na ile jest to kwestia Excel, bo ten team naprawdę ostatnio mi niesamowicie imponuje. I nie zdziwiłbym się, gdyby ta historia brzydkiego kaczątka, który z ostatniego miejsca nagle wdziera się siłą do playoffów, miała nam się spełnić. Na pewno bym tego chciał. Hashtag Excel na playoffy. Ale wtedy będziesz musiał Rogue wyeliminować. Chyba, że Rogue na piątym miejscu. Wypada Vitality i Origin. Niestety mamy tylko 6 miejsc, a 10 drużyn, ale rzeczywiście ostatnimi czasy Excel wygląda super. I to nie jest kwestia wyboru dla mnie, to jest kwestia tego, kto jest dobry, a dobry w tym momencie na pewno jest skład Excel. Z drugiej strony Rogue dokonało drobnej zmiany, więc może również będzie im dane zwycięstwo w następnym meczu. No, zobaczymy, przekonamy się. Na razie przekonajmy się, jak Excel podejdzie do tego oblężenia, bo oczywiście na bocie ten inhibitor jeszcze przez chwilkę nie będzie wstawał, ale już niedługo. Pojawi nam się na rifcie. No, w tym momencie właśnie. Ale jednak Baron, przez kolejne dwie minuty te teleportacje zaraz powrócą do zawodników Excel i mogą 1-3-1 zagrać, jeżeli tylko zechcą. Aczkolwiek popatrz, co robi Kobe wraz ze swoimi bumerangami. Cały czas się odbijają i teraz jest inicjacja całkiem niezła. Zerxi wchodzi, to jest eliminacja już w tym momencie. Ojojoj! Ale także Miki próbuje oddać. Jest wejście, jest po Blossom i Expect. Eliminuje przeciwnego leśmika, do tego jeszcze wbiega. Double kill! Kolejna eliminacja także dla Mikiego. On pobiegnie za Humanoidem i ten musi uciekać, ten musi prać nogi za pas, bo Splice się sypie, Splice jest na krawędzi przegrania tej rozgrywki. Tomek, to może być koniec gry, bo realnie tutaj Excel naprawdę naciska. Zobacz, że podprowadza falę minionów środkiem Jeskla, a to z kolei oznacza, że nagle Expect i Kagel zaraz znajdą coś do roboty. Również Miki zajął się tym, żeby miniony z bota zaczęły nacierać.
To będzie próba skończenia tej rozgrywki. Mają jeszcze 25 sekund do Kobego, a realnie to on jest tutaj źródłem w clearu. Nie wiem, czy Humanoid da sobie radę. Po Blossom potencjalnie może mu pomóc, ale wydaje mi się, że tej siły ma zbyt mało. Nikogo nie trafił. Miniony również niewyczyszczony. Norskeren już upada. Humanoid również dołączy do grona martwych i Excel pokonuje drużynę z drugiego miejsca. Trzecie zwycięstwo z rzędu i to w jakim stylu? 32 minuty. Ta drużyna naprawdę imponuje. Czy Excel nam chociaż minutę straciło kontrolę w tej rozgrywce? Ten zespół? 3 wygrane z rzędu, jeżeli chodzi o ostatnie 3 spotkania. I hej!